W tym odcinku Gry Sława zaprosimy was na nasze dywagacje na temat prastarej tradycji dziadów z delikatną, z delikatnym pieprzykiem w postaci zombie. Nie będziemy mówić o duchach, ale będziemy mówić dzisiaj o zombie, gra i trąbi, zespół zombie. Wobec tego zapraszam na nasz odcinek, oczywiście po pięknym starym intrze. Zapraszamy. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Grysława, odcinku, który pokazuje się na premierę nieoczekiwanie we wtorek 31 października. Oczywiście mam nadzieję, że będziecie go oglądać też później i nabijecie mnóstwo, mnóstwo wyświetleń, polubień i komentarzy, ale o tym później. Grysław, jak sama nazwa wskazuje i pewnie już wiecie, jest to audycja, w której sławione są gry. Jest ze mną wasz absolutnie ulubiony Andrzej Muzyczok, co prawda zdalnie, ale i tak witam go bardzo, bardzo serdecznie. Witaj Andrzeju. Witaj, Ryszardzie, witajcie drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Ryszardzie, roz, rozmawiamy dzisiaj o dziadach, więc. Yy, dzisiaj dziady. Chcieliście dziadów, Ma, jesteś, mamy dziadów przed ekranem. dziadów. Tak. Znaczy, jeden dziad, jeden młodzieniec tutaj. Yy, więc moi drodzy, yy, co prawda, jest teraz taka nowa świecka tradycja od paru lat, kiedy jesteśmy zdominowani jednak przez kulturę amerykańską. Pojawia się Halloween, niektórym się to podoba, innym się nie podoba. Jedni twierdzą, że to pogańskie święto, inni, że nie, że to wręcz przeciwnie. Wy... Jego źródłem jest, są obchody, które tam pierwsi koloniści w Stanach przywieźli z Europy, protestanci, koloniści, nieważne, my obchodzimy dziady, a przy dziadach też wywołuje się różne istoty. Z za zasłony, tak można powiedzieć. My, my nie będziemy się bawić wywoływanie żadnych istot, natomiast będziemy się bawić w opowiadanie o grach zombie. o grach zombie, których jest dużo, e, i okazja jest odpowiednia, dużo. jest du, dużo. Znaczy, powiem tak, zrobiłem filtr na Steamie, żeby ustawił mi gry z oznaczeniem zombie. Nie w tytule, ale ogólnie, że autorzy włożyli tam te istoty. I wyobraźcie sobie, że takich gier na samym Steamie jest 2700 ileś. Dość dużo, dość dużo. My postanowiliśmy wybrać 10 naszych ulubionych gier, i będziemy mówić oczywiście o innych. Ale potraktujmy to jako taką małą topkę. Pewnie niektóre tytuły mogą się wam wydać dość nieoczekiwane, a niektóre będą obowiązkowymi pozycjami na liście, powiedzmy pewnie jakieś miejscowe zło się tam pojawi. O, tak bym to <laughs> powiedział. No tak, racja. Ale zanim z, z właśnie, zanim przejdziemy, oddaję ci Andrzeju głos, bo nie tylko o grach będziemy mówić, musimy powiedzieć no ogólnie oddaję, tym, go. czym, czym ten fenomen zombie jest i ja tak łupię oczyma dla osób, które słuchają, nie widzą tego, bo u mnie jest od dwóch dni mucha w pokoju, której nie <laughs> mogę się pozbyć, to jest mucha zombie, ja już mam wrażenie, że już ją dwa razy zlikwidowałem, a ona cały czas powraca i swoimi nieumarłymi skrzydełkami zasiada no i to no właśnie niech tak, niech właśnie na oczach mi siada, próbuje maży, mnie zombiefikować. Najgorsza <śmianowicie> sprawa. No dobrze, zombiaki. Mm, czym są martwe trupy, żywe trupy, chciałem powiedzieć martwe trupy. Ym, żywe trupy. No, generalnie możemy te postacie, potworki zaklasyfikować na dwa sposoby. Po pierwsze, zombie w mitologii wódu Czyli ma, a też giery takie też wyszły. To nie jest tak, że nie ma gier z tematami wodu i zombie w postaci bardziej um, związanej właśnie z tą częścią religii, wiary. Wyszła nawet karta graficzna w wodu. Jak najbardziej i to jest tak. bardzo ważne dla naszego gieraczkowa, bo to była prawdziwa rewolucja. Więc um, zombie w um, postaci właśnie wierzeń w i osób umarłych, które powstały i są bezmyślne i robią różne um, dziwne rzeczy, no to, jest raczej, to są raczej wierzenia osób czarnoskórych um, z epoki niewolnictwa amerykańskiego. No raczej nawet nie amerykańskiego, bo to wiesz, to, to Haiti głównie, tak, czyli tak, tak, wyspa, tak, na której tak naprawdę powstała pierwsza taka czarna republika, zresztą z dużym udziałem Polaków, polskich legionistów, którzy tam w XIX wieku zostali wysłani i przyłączyli się do, do buntu czarnoskórych niewolników i pomogli w zdobyciu no, wolności tak. i, i założeniu tej, tej pierwszej republiki i zostali wtedy też oficjalnie uznani, uwaga, to jest taka ciekawostka, Polacy zostali uznani za czarnych, jako że w konstytucji była taka informacja, iż no, biali są w ogóle wrogami i należy ich likwidować, natomiast Polacy zostali uznani za czarnych, niezależnie od swojego prawdziwego koloru skóry, po prostu my, jakby to powiedzieć, ich pomoc została w ten sposób wynagrodzona. Cudownie, nawet nie wiedziałem. Ryszard... Ryszardzie Grysław czy? Tak jest. Um, ale oczywiście w, w jakiejś części historii Stanów Zjednoczonych to się mu pojawiło. Ten... No to na pewno, tak. Oczywiście, tak. więc um, nawet do dzisiaj w niektórych działach kultury dostajemy motywy właśnie związane z w wódu właśnie w tych południowych Stanach, i to też jest ważne, wpływa też w jakiś sposób na kulturę również naszą związaną z grami. Ale no, nas przecież. głównie interesują Ryszardzie zombiaki, te takie umarlaki. Mm, człapiące. Tak, z inny. Choć teraz to już z tymi zombi. Teraz grami, też biegają. też, teraz tak? To, te zombie już nawet pomału myślą, więc oho, ho, 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 jak sobie robiłem notatki związane generalnie z tematyką zombie w kulturze. No, to tych zombie, to mamy teraz dużo rodzajów. My się głównie skupiamy w, i głównie eksplorowane są zombiaki, mm, które nawiązują do kim, kinematografii George'a Romero, czyli Noc Żywych Trupów, Dzień Żywych Trupów, Powrót Żywych Trupów, no i całej serii Żywych Trupów i to, co się wydarzyło później. I to są, jakby, takie zombie, które zostały w pierwszej części, czyli w Nocy Żywych Trupów, na nowo wymyślone, stworzone w sposób taki. Ym, amerykański i tam się dużo, generalnie w tych filmach bardzo dużo się działo i warto do tych filmów wrócić, mimo tego, że... Dalej są dobre filmy, naprawdę. Noc żywych trupów, 68 rok, mm -hmm. z tego to co pamiętam, czarno-biały film i naprawdę, naprawdę dobra że cały czas. No i później nastąpiła w zasadzie taka eksplozja tych filmów, pojawiła się szkoła włoska, prawda? O, tak, du du dużo takich mak spaghetti zombie, makabrycznych filmów z dosyć obrzydliwym często efektami Oj, to był taki wizualnymi. bardzo mocny gore. Miałem kiedyś okazję oglądać... Mm. Mam taką dygresję. Mi zombiaki się kojarzą ze świętami wielkanocnymi. Już tłumaczę dlaczego. Już tłumaczę dlaczego. Wtedy akurat miałem taki moment, gdzie słuchałem... To no była gdzieś druga połowa szkoły średniej, słuchałem dużo bardzo ciężkiego metalu, ale taki kanibalko, Rob Zombie. Rob no, no, Zombie nie, Rob Zombie to jest industrial metal taki delikatny. Hannibal był taki właśnie gorowy, bardzo, bardzo brutalny, bardzo... Na Death. Na Death, lubię, lubię akurat, Green też jest spoko. Trzeba, trzeba mieć na niego oczywiście odpowiedni dzień i czas, bo to nie jest tak, że to można sobie słuchać rano do śniadania, raczej to nie jest tak przystępna muzyka, ale wracając właśnie do tego bardzo brutalnego metalu, wtedy akurat byłem zachłyśnięty właśnie tym takim ultra brutalnym, bo skra... no skrajnie, skrajnie, już bardziej się za bardzo nie dało już tego ogarnąć, no i właśnie miałem też zajawkę tematyką zombie i... Akurat przed świętami wielkanocnymi miałem taki, taki dwa wieczory, trzy wieczory, że prawie wszystkie klasyczne filmy o zombie udało się obejrzeć. I tak, jak przychodzi wielkanoc, to tak sobie, a może bym wrócił do zombiaków? Może bym wrócił? Więc dobrze mi się kojarzy to. Żadnych negatywnych emocji z tym nie mam, to raczej same dobre emocje. Więc um, można czerpać dużo dobra i z nawet takiego skrajnego gor y Dlaczego nie? To nie jest też tak, że to, co się dzieje w filmach, to, co się dzieje w tych działach kultury, musi się przenieść na nas, naszą codzienność. To jest tylko jakaś makabra jakaś forma bajki. Makabryczny rodzaju. eskapizm. Po prostu. Tak, tak, oczywiście. Wiesz, że, wiesz tak. że dzieją się straszne rzeczy, natomiast ty cały czas jesteś bezpieczny w swoim domu i oglądasz to z dystansu, wiedząc, że raczej nic cię nie sięgnie i że mroczna, strupiała ręka nie przebije się przez okno i nie pociągnie cię za włosy. Tak się o, ho, 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 ho. No Tak się nie stanie właśnie. Oczywiście. Dlatego, dlatego te, te, te gry, filmy, książki, komiksy zapewniają no, taki odrobinę strachu albo odrobinę czasami też obrzydzenia, ale takiego obrzydzenia, że popatrzysz sobie później wokół siebie i o, ja w sumie to, to, to nie mam źle, jest, jest dobrze. Super. <laughs> Tylko właśnie to jest też fajne, że. Hmm, dlaczego jeszcze o tych filmach chciałem powiedzieć i o tych działach kultury nie związanych z grami? ponieważ. Ich ewolucja bardzo mocno wpłynęła też, jak były postrzegane właśnie te zombiaki w grach, ponieważ yy, niektóre filmy były takimi typowymi slasherami, gdzie mieliśmy jakiegoś potworka, czy tam, o, właśnie, muchę widziałem w... gdzieś za tobą polecia. To mucha zombie. Nazwa ją Felek. No właśnie. I. Te zombiaki mm, w tych filmach mi oczywiście mogły być takie jak właśnie te włoskie, włoska e, sztuka filmowa, były ultra brutalne, taki, to był taki gornaj najmocniejszego sortu, nawet zahaczający już o takie kino, mm, gdzie... Exploitation. Tak jest, gdzie podej możemy podejrzewać, że komuś z załogi, która występowała w tym filmie, mogła stać się krzywdą. Zresztą było takie coś z takim filmem, był taki film, oj teraz niech ja sobie go przypomnę. był Holocaust. Właśnie, gdzie wszystko było celowo zaprojektowane i <laughs> autorzy na premierze filmu chyba się nie pojawiły, gdzie, gdzieś znikli. I nagle się okazało, że policja zaczęła szukać twórców filmu, bo coś się złego wydarzyło. Więc to też jest pewna część dobrej promocji, ciekawej promocji. Czy udało się? Chyba tak, bo po 30 latach czy 40 latach tak mówimy o tym filmie, więc to coś jest spoko. To chyba więcej niż to są 50 lat, wydaje mi się. No może być, już. Może być tak, bo to są lata 70. Zresztą generalnie lata 70. było takim wybuchem tych filmów, właśnie z zombiaczych. Co To jest ciekawe, co też się właśnie przyniosło na gry, ta tematyka. Mogu... Niektóre filmy, tak jak Noc Żywych, Trupów, Świat, Dzień, no tak, oryginalne trilogie to były raczej filmy poważne. Filmy, które miały, mimo tego, że mieliśmy zombiaki, mieliśmy jakieś relacje międzyludzkie, mieliśmy dramaty, i to niektóre były takie dosyć poważne, te dramaty. Dlatego mieliśmy jakieś komentarze związane właśnie. Na przykład pierwsza część płodozmienia, mocnym komentarzem na temat wojny w Wietnamie. Zresztą sam film był o tyle ciekawy, że mieliśmy złe zakończenie, co się też raczej nie zdarzało wtedy w, w kinematografii. Mieliśmy klimat zaszczucia, taki beznadziejny, naprawdę dobrze zrobiony horror. Część druga już była troszkę lżejsza, ale tam mieliśmy za to komentarz do. Yy... Konsumpcjonizmu. konsumpcjonizmu. Tak jest. Tak. Tego, co nas otacza, to się nie zastarzało zupełnie. Świat żywych trupów, nie? Tak do... jest oczywiście. Dzień żywych trupów. Który... który później dostał swoją nową wersję w latach 90. czy 2000? Tak, tak, tak. Lata 90... w latach około milenium chyba, bo Noc Żywych Trupów dostała w 90, 90, 91 roku. To też jest ciekawe, jakbyśmy związali to do serii Resident Evil później, gdzie też dostajemy remake'i, często lepsze w jakiś sposób, często inne też, więc... Y... Hizera się troszkę powtarza. I ja już kończę właśnie tą oryginalną trilogię tych Żywytrupów. Chciałem powiedzieć jeszcze, że bardzo, bardzo ważnym filmem był Dzień Żywytrupów, czyli trzecia. Yy, przepraszam, powrót. Pow, dzień Żywytrupów już mi się mylą. To tak, jest noc, świt, dzień. Gdzie mieliśmy już tematy mocno wojskowe, eksperymenty, yy, temat z yy, uczłowieczeniem zombie. To też jest taki temat, który może być ciekawy, i yy, pewnie by jakaś rozprawka doktorska powstała na temat właśnie takich rozwiązań, bo. Co jest ciekawe, z tymi zombie w dzisiejszej popkulturze, nie dość, że mamy takie zombie zombie, to często nazywamy takie osoby, są żywymi zombie, osoby, które są zapatrzone w swojego bożka, czyli w telefon komórkowy i niczego więcej nie widzę, jak tylko tego świata w tym telefonie komórkowym, odcinają się od otoczenia. Jedno z takich określeń znalazłem, albo co ciekawe, tą wielką plagę, która teraz Stany Zjednoczone nawiedziła, czyli ten, ten, ten narkotyk. Narkotykowy, tak, tak. To jest mieszanka takiego narkotyku fenty, fenty, fentanyl i kly, ksylazyna, to jakoś tak się nazywa. Mniejsza od, ale generalnie... Ale wygląda to przerażająco rzeczywiście, sobie no. to na... Yy... My tu nie wrócimy przebitki. Nie, 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 Choć jest audycja 18 18+, i dzisiaj mogą się pewne elementy gore pojawić na ekranie, to tego akurat nie wrzucimy, bo to jest, słuchajcie, to jest straszne, co się dzieje. Niestety ta plaga bezdomności plus właśnie dostęp do tych narkotyków jest straszny, ci ludzie wyglądają jak żywe trupy. Tak, bo jak... rozpadają... rozpadające się. Oczywiście. Ciała. Tak. Przeraż... Straszne. To jest straszne i to jest już to pokazuje też, że coś no, no nie tak jest z naszym społeczeństwem, ale to może nie na ten odcinek my tutaj raczej będziemy rozmawiać o sympatycznych zombie, a nie o upadku ludzkości, która się dzieje w tym wypadku. No właśnie. I teraz tak Filmy sobie leciały, leciały, leciały. My, my jesteśmy tutaj, moi drodzy... Chobu, chobu, chobu. Chobu. Taku, taku, taku. My tutaj jesteśmy orkiestrą na Titanicu. Takie. Wszystko pada, ale my będziemy mówić, będziemy wam grać. Takie. No właśnie, i teraz tak, filmy sobie, filmy sobie powstają, powstają sobie filmy poważne, Fi... filmy, które właśnie zahaczają o te kino exploitation, czy o bardzo hardkorowy gore. Yy, powstają filmy zabawne, to też jest ciekawe. Yy, po pojawia się... Ale, pojawiały się elementy horroru połączone z komedią, czyli na przykład powrót żywych trupów, genialna komedia, czarna komedia, horror z zombiakami. Tam też pojawił się pierwszy, pierwszy tekst gdzie, yy, na temat yy, tekst. Pierwszy moment, gdzie zombiaki wspominają o tym, że potrzebują zjadać mózgi. To też jest ciekawe. Yy, bardzo lubię ta, tą komedię i wracam do niej wielokrotnie. Zresztą to też jest film, który jest połączony z oryginalną trylogią i chyba jest z tym samym uniwersum. Jest bardzo ciekawy. Pojawia się taki mały reżyser, Sam, Sam Raimi, taki mały, malutki, nieznany reżyser, który tworzy taką taką niewielką, powiedzmy, że trochę hobbystyczną, ale jednak produkcję jak Martwe Zło, które też mocno, bardzo mocno wpływa na późniejszą kinematografię. Tam też są właśnie fajnie też przemycone elementy, bo zarówno mamy elementy Lovecrafta, Lovecrafta czyli mamy Necronomicon, jak i właśnie mamy elementy zombie, to wszystko jest tak bardzo sprytnie połączone. Do tego jeszcze te zombiaki posiadają taką pewną część umysłu rozumnego, takiego, który no, chce nas zabić, ale też z nami się komunikuje. To też bywa zabawne, zresztą cała seria jest bardzo ciekawa i warto do niej wrócić. No właśnie, a międzyczasie pojawiają się pierwsze gry. Mamy przecież pierwsze komputery tak jak ZX Spectrum. Yy, mówimy o komputerach oczywiście domowych. Mamy do 64. Mamy grę Zombie chociażby, o której warto też wspomnieć. Ale to już jest Amiga. A zombie jest Amiga, a myślałem, że ma chyba też wyszedł od ja tak. Zombie, znaczy Zombie to jest Atari ST, Amiga i PC to jest rok 1989, pierwsza gra Ubisoftu, albo jedna, jedna z pierwszych gier Ubisoftu. Natomiast na ZX Spectrum wcześniej jeszcze, w 1983 albo czwartym roku. Wyszła taka gra, która się nazywa Ant-Attack. I to była gra, w której musieliśmy uwolnić ludzi z miasta opanowanego przez gigantyczne mrówki. I to była gra, która wprowadzała jako jedna z pierwszych bardzo ciekawy silnik trójwymiarowy. Izometryczny I mogliśmy ten obraz na ekranie ZX Spectrum oglądać w no, takiej trójwymiarowej izometrii. Robiło to wówczas naprawdę wielkie wrażenie i ta gra odniosła spory sukces. Była to gra wydana przez firmę Quicksilver i bardzo szybko ten sukces postanowiono powtórzyć, zmieniając lekko tematykę i tworząc grę zombie-zombie. Ja -zombie. polegałem mniej więcej na tym samym, trzeba było udać się do wielkiego... Podróżować helikopterem pomiędzy miastami i likwidować tam zombiaki na różne sposoby, najczęściej wprowadzając je w rozmaite pułapki. Oczywiście grafika, jak na nasze teraz czasy, jest bardzo umowna, ale wtedy w 84 roku, w 84 albo 5 to ja widziałem tylko ją na zdjęciach. Zagrałem chyba po raz pierwszy w 86 i nawet wtedy robiła wrażenie, więc. przejść dobry rocznik. Dobry rocznik. <laughs> Więc tak, to, to były jedne z pierwszych tytułów, natomiast same takie postacie, z którymi moglibyśmy walczyć, ale które nie były jeszcze głównym elementem rozgrywki, no to, to chociażby Ghosts and Goblins albo ghouls and Ghosts, czyli konwersje z automatów. Ja nawet nie wiedziałem wówczas, że takie automaty istnieją, po prostu grałem w to na komodorze, czyli na serii Spectrum. Ale, ale nie było chyba wtedy takich, oprócz wspomnianego zombie-zombie, takich gier, które rzeczywiście wykorzystywałyby tę tematykę jakoś bardziej. Przynajmniej nie, nie wchodzi mi nic do głowy. Kiedy Amiga się pojawiła, no to tak, pojawił się ten zombie od, od Ubisoftu, gdzie musieliśmy przetrwać na yy, no, taką apokalipsę zombie, y, która to gra zresztą została później, można powiedzieć, odnowiona. Tak, z, znaczy sam koncept rdzeń pozostał, ale gra została odnowiona jako Zombie U. I później też zombie, bo zombie U pojawiło się jako gra startowa na, na Wii U. Zresztą bardzo dobra gra startowa, bardzo, z bardzo ciekawym pomysłem, taki można powiedzieć, rogalik, gdyż ta, kiedy nie uda nam się przeżyć, no to giniemy całkowicie, nasza postać ginie i pojawia się nowy, ocalały, w którego skórę wchodzimy. Bardzo, bardzo dobra gra, trochę niedoceniona, ale, ale warto, warto niż wspomnieć też. Więc. Mamy na amidze tego, tego zombie, mamy też Plan 9 from Outer Space, czyli Plan 9 z przestrzeni kosmicznej, gdzie też zombie występują, ale nie kojarzę gier, które w tak wielkim stopniu jak później, począwszy od Rezydenta w latach 90., zaczęłyby wykorzystywać tę koncepcję. Znaczy generalnie tak, tu masz rację. Ym, zombiaki pojawiały się też w grach jako tak zwane mięso armaty. Jakiś Jeden przy... no tak. z wielu przeciwników, to jest nagminne. Gdzie chociażby? Castlevania. Tam mieliśmy przecież walczyliśmy z no oczywiście, To tak, były tak zwane tak. mięso armatnie, pojawiały się w setkach na ekranie, już na pierwszym oczywiście, na nesie i na... No widzisz, tu wychodzi moja, fakt tego, że jednak na nesie nie grałem. Ale na Lingę też wyszło Castlevania. przecież. Nie, nie grałem, nie grałem wtedy, Na Amiga nie, nie wyszła Amiga? Oczywiście, pierwsza wyszła, nie wiem czy to jest oficjalny port czy nieoficjalny. Ale Chyba nieoficjalny. Kiedyś, jest... Jak ogarniałem właśnie gry na Amiga, patrzyłem, Castlevania, o co to jest? Proszę, odpalić. No to sądzę, że to może być jakiś nieoficjalny port, bo ja nie pamiętam z tamtych czasów Castlevania. Z drugiej strony taka, tego typu platformówka niekoniecznie musiała być super wygodna na joysticku, jednak kontroler typu pad mógł być wygodniejszy, według mnie oczywiście. To nie jest tak, że joystick jest złym. Przy czym odcinek o Pegasusie pewnie, nad... znaczy ona się kiedyś nadejdzie. nadejdzie. Nadejdzie, obiecujemy i może nadejdzie jeszcze w tym roku, ale musi najpierw Amigę yy, dochodzić. Tak. Na rocznicę Amigi zrobimy Amigę, a może szybciej. Zobaczymy. Choć już jest listopad prawie, że, więc. ho ho ho. A koniec miesiąca jeszcze będzie, Oj, Dobra, do zębiaków. Ryszardzie, bo mamy już tak chwilkę wstępu, więc chciałbym może naszej dziesiątce porozmawiać troszeczkę, bo znowu będziemy gonić sam, a nie lubimy dziesiątkę gonić. Nie lubiłem je przez tysiące. Ja mam rozpisanych gier o zombiakach, m, takich. M, siadłem do tematu zombie jakąś chwilkę temu i tak z głowy wypisałem sobie po kolei gry, które m, mają zombiaki albo pewną formę zombie, bo nie każdy zombie w grze jest zombiakiem albo nazywa się zombie, ponieważ. Ymm, no, różnie bywa. Na przykład taka seria gier. O, która się dzieje w kosmosie, gdzie mamy super, super bohatera, bardzo fajną mroczną fabułę, i generalnie taki inny rodzaj imersji trochę. No to tam nie ma zombie nazwanych jako Zombie. Chodzi ci o nekromorfy? Tak jest, ale mamy osoby, które powstają ze zmarłych, ze zmarłych tak, chcą nas zabić za wszelką cenę. Nie prób... przejawiają za bardzo inteligencji. Tak jest. Pro, pcha, jakaś wewnętrzna siła, pcha ich po to, żeby nas y, zniszczyć, zabić, i to w bardzo makabryczny sposób. Więc dla mnie jest to forma zombie. I ja bym mógł o tej serii w sumie zacząć. Dopiero na dziesiątym miejscu Space. Już ci tłumaczę dlaczego. Już ci tłumaczę dlaczego. W erze 360 grałem mało ze mm -hmm. Space'a. Raczej ominąłem tę serię. Nie do końca mi przemawiała do mnie ta jednak estetyka kosmiczna. Z jednej Rzez. strony ja lubię ją. Mroczny horror kosmiczny, obcy, wiadomo, to klasyka i yy, to mnie kupiło, ale nie do końca Dead Space mi, do mnie przemawiał. Yy, ale wróciłem do Dead Space'a kilka lat temu, jak rozmawialiśmy o grach z i tuż tu był duży, duży postęp. Kolejna sprawa jest taka, że mieliśmy w tym roku genialny remake jedynki. Dobra gra, gra, która. Każdym kątem była lepsza niż yy, grudniowa premiera gry podobnej na swój sposób. Yy, wiesz, jaki tytuł, nie, muszę, nie mówmy, nie, przemilczmy ten tytuł. Yy, wyrzuciłem go z gry. No właśnie. Yy, natomiast teraz macie chyba w ogóle The Space'a w Game Passie za darmo. Yy, tego nowego, odnowionego? Tak, 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 tak. I chyba stary również są, bo i ja chcę tam chyba... jest. Aż mogę sprawdzić. No właśnie. I... Ty mów, no, ta... a ja sprawdzam. Tak, warto zagrać tą grę chociażby w remake to pograjcie. gra wygląda niesamowicie jest to troszkę mechanicznie Resident Evil nowocześniejszy w, oczywiście w tej otoce mrocznego kosmicznego horroru gdzie zombie czy tam nekromorfych są nas po prostu zabić mamy pewne zagadki które musimy rozwiązać musimy oczywiście tą fabułę yy, rozkminić jest bardzo brutalnie, ale tak naprawdę srogo brutalnie, co akurat pasuje się w ten kanon właśnie tego typu gier. Do tego mamy świetną walkę z przeciwnikami. No nie wystarczy tylko ładować na oślep w stronę ekonomorfów, to nie zadziała, tak jakbyśmy sobie życzyli. Musimy te potworki rozczłonkować. A jeżeli ich nie rozczłonkujemy, no to niestety one będą cały czas parły w naszą stronę, będą chciały nas mm -hmm. pokonać. Do tego beznadzieja. Zaszczyt Zaszczy oczywiście, bo to jest jednak stacja kosmiczna. Mrok i poczucie jakiejś takiej wielkiej, niewiadomej, jakaś kosmiczna siła, która no, gdzieś jest, coś się dzieje. No Niesamowite. Bardzo dobry kosmiczny horror. Czekam na więcej remakeów, czyli remake dwójki i może lekko przemodelowaną część trzecią. Zobaczymy, wszystko przed nami. No i oczywiście genialny, bo mówimy o serii Dead Space teraz. Genialny pistolecik czyli gra z pod Extraction. Dobrze pamiętam? Tak, Extraction tak. na Wii oraz PlayStation 3. Nie wiem, czy ta peceta wyszła. Ymm, to jest po prostu Dead Space, tylko na pistolecik. Warto pograć, naprawdę jest sroga seria, no i można się troszkę pobać. A można to, się pobać, ale nie to to bardzo. W niektórych grach zombie chodzi, choć nie wszystkie gry zombie muszą być horrorami. Nie muszą być. To właśnie u mnie na 10 zaraz będzie nie horror, natomiast sprawdziłem, że rzeczywiście w Game Passie jest Dead Space odnowiony, więc jeśli macie Game Passa, to możecie zagrać za cenę subskrypcji, do czego zachęcam, bo to doskonała gra, u mnie na pewno będzie w dziesiątce najlepszych gier tego roku, a był to rok, mówię był, chociaż jeszcze jest, tak, jeszcze za miesiąc, ale jeden z najlepszych, jeden z najlepszych, jeden z najlepszych roków, tak, bo jeden z najlepszych roków, jeśli chodzi o gry ostatnimi laty, o, tutaj dużo, dużo odmieniamy z rok i lata. Dobrze, u mnie miejsce dziesiąte jest... Zastanawiałem się nad tym długo, czy tę grę wrzucić, ale nawet jeśli nie zasługuje na dziesiąte, bo może nie jest aż tak dobre, to chciałbym ją przypomnieć, tę grę. I więc wrzucam ją tak troszkę Zachęcająco do tego, by ją sobie przypomnieć. Zresztą miało, miała się pojawić odnowiona wersja tej gry, a mowa tutaj o Lollipop Chainsaw. miał mm. też u siebie. Lollipop Chainsaw, i to jest. Oh, e... <laughs> prześmieszne <laughs> Z jednej strony śmieszna, z drugiej strony <laughs> bardzo taka krwista, okrutna też gra o Cheerleaderce, która pochodzi z rodziny zabójców zombie, i kiedy w jej szkole. Rozpętuje się taka inwazja zombie, i, i członkowie jej klasy zostają zamieniani w zombie, to ona rusza do akcji z piłą mechaniczną. No, tak możecie domyślać, tutaj nie ma za dużo powagi, ale za to jest mnóstwo, mnóstwo zabawy, mnóstwo humoru, takiego czarnego humoru, czasami niesmacznego dla niektórych humoru, ale tak ogólnie rzecz biorąc, z tytułu. Warto uwagi z tego powodu, jak bawi się konwencją. E, o, i tak. Bardzo się bawi konwencją, i e, z tego powodu bym go umieścił na liście u mnie na miejscu 10. Lollipop Show. Okej, okay, to ja dodam, wrócę sobie na dziewiąte miejsce hmm. tą grę i od razu dodam jeszcze tak. Po pierwsze, jest bardzo fajne. Po pierwsze, gra jest taka, czuć, że to jest gra japońska. To tak. czuć, czuć mm, ten taki specyficzny klimat. Y, Amerykanie by tego tak nie zrobili, prawdopodobnie. Nie, nie, nie absolutnie. Plus jeszcze mamy, tak jak do wspomniałeś, mamy estetykę groteskowych, trochę komiksowych, kolorowych zombie, jak zobaczycie sobie zapowiedź. To jest taki moment, kiedy właśnie w samym tytule Lollipop, czyli sumu, i mamy ten, ten słynny szlagier, właśnie Lollipop, i w pewnym momencie, kiedy yy, nasza bohaterka yy, robi dekapitację zombiakowi, słychać tylko takie pop, i jest takie pop. I to jest taki aż o. To jest aż tak słodko obrzydliwe i to jest, jeszcze z tego z tego zamiaka wylatują zamiast um, te brzydkie rzeczy, to taśnie kolorowe, um, kolorowe fanfary. No cudowna rzecz, cudowna rzecz. Um, ta estetyka też kina dla nastolatków, bo to też bardzo mocno do tego nawiązuje właśnie szkoła średnia, high school amerykański. Hmm. Um, główna bahaderka jest, powiedzmy, że. Mocno, no to jest czyli readerka, więc wiadomo, to wszystko, ta cała estetyka jest po prostu cudowna. I misja, genialna misja, gdzieś mniej więcej dwie trzecie gry, kiedy wsiadamy do kombajnu I tam się dzieją cuda. Więc warto zagrać. Troszkę szkoda, że ta gra nie została zjemajkowana, bo niestety czuję, że została już troszkę zatracona przez historię. No, miałabyś, zresztą patrzyłem, że jest, zapowiadana jest wersja od, odnawialna. Nie odnawialna, odnowiona. Odnowiona, tak. <laughs> Przez tą estetykę ona od... się dobrze zestarzała. Cały tak, czas dobrze. sprawdziłem filmiki w sieci, wygląda naprawdę przyzwoicie. Uh -huh. Jak odpalicie ją na Xboxie, to tym bardziej powinna być podbita grafika, więc więc nie jest źle. Nie, nie jest. w żadnym przypadku. w żadnym padku. I u ciebie dziewiąte miejsce Lollipop właśnie. Hmm. Tak, tak. Dobrze, u mnie miejsce dziewiąte gra dość, dość nowa, która nie wiem czemu, kiedy, kiedy wyszła na PlayStation 4, nie zebrała dobrych ocen. Ja wtedy niestety posłuchałem recenzentów i się ni nią nie zainteresowałem. Natomiast kiedy kupiłem PlayStation 5, to ta gra była w pakiecie gier dostępnej za, za darmo. E i, I zacząłem nią grać. Tak sobie się kurczę, przecież to jest świetna gra. Doskonale się bawię. Kapitalnie przedstawiona, bez nadzieja postapokaliptycznie Ameryki, w której doszło do jakiejś tragedii i pojawiły się te stwory zombiopodobne i mowa tutaj o Days Gone. I naprawdę nie rozumiem, czemu ta gra została zjechana na premierę. Zresztą teraz patrzyłem na recenzję i bo wyszła także na peceta na Steamie i są bardzo, bardzo pochlebne. Nie wiem, czy tam nie doszło do jakiegoś nie wiem, nie wiem, wiem przekrętu. Może techniczne były jakieś problemy, tak. bo na PlayStation 5 ta gra działa przefantastycznie. Prze Szybko się wczytuje, świetnie się gra. Ja jeździ się na. Ja nie, nie lubię motocykli, ale w tej grze mogę jeździć na motocyklu. Dobra walka, wiarygodny świat. Naprawdę warto się tą grą zainteresować. Ja jeszcze nie skończyłem, bo ja sobie tak odpalam od czasu do czasu. Gram tak odcinkowo w nią, można powiedzieć, ale. Da, każde takie wejście w Days Gone dawało mi mnóstwo frajdy, trochę strachu także i tego, że no, jeśli tak będzie wyglądać świat yy, po ewentualnej apokalipsie zombie, to nie będzie wesoło. Oj, nie będzie wesoło. Dodam jeszcze do Days Gone, niech będzie moje miejsce. Znaczy, <laughs> za dużo się tutaj powtarza, ale słuchajcie... DR... będą tytuły, które się nie będą powtarzać, gwarantuję. Mam kilka tytułów, które Ryszard nie grał prawdopodobnie, podejrzewam, że nie grał, Oboje, jak grał, to naprawdę niewiele. Z dwa tytuły mam na liście, które gwarantuje wam, że Ryszard mało grał. A nawet wydaje mi się, trzy, A jeden jest takim żelaznym tytułem. Ja mam jeden tytuł, który ty na pewno nie grałeś. Okay. Tylko jeden. Jednego jestem pewien, że ty w niego na pewno nie grałeś. No dobrze, okej. Okay. Ja dodam jeszcze a propos właśnie Days Gone. Grę zrobiło Bend Studios. Band Studios, tak. Tak jest? Problem pewien był taki, że wydaje mi się, że gra miała dosyć dobrą promocję na start, ale fatalną na, na początku optymalizację na gołym zwykłym PlayStation 4. Mhm. Tam były problemy, yy, przypomnę sobie recenzję teraz, tak. Tam był problem taki właśnie, że yy, gra szarpała, nie wyrabiała. W tej grze pojawiła się bardzo ciekawa mechanika hordy zombiaków, tak. czyli setki, jak tysiące zombiaków, które. E, m, parły na, ekra na ekranie, no to mogło niestety konsolę mocno e, obciążyć. Gra chodziła dużo lepiej na PlayStation 4 Pro, a na PS5 działa tak, jak powinna działać. od początku. Ja, działa tak, jak trzeba. I nie widzę żadnych problemów i tak jak Ryszard, ja również właśnie do tej gry wróciłem. Czy nawet zagrałem już tak dłużej, właśnie w wersji na PlayStation 5, właśnie w tym y, y, pakiecie startowym. Grało mi się naprawdę spoko. Ym, no ten motocykl. Ja znam o tym spoko, tam pewien problem był, że trzeba było szukać dużo racji związanych właśnie z tym, żeby uzupełnić paliwo. No tak. Ale z drugiej strony to też dodawało trochę realizmu, bo jednak jest to apokalipsa zombie, tutaj już pieniądze nie mają znaczenia, a znaczenie mają zasoby. Kapsle, Kapsle. Tak, tak, No i też ciekawostka, jak pamięć nie myli, tutaj zombiaki nie były zombiakami, tylko nazywały się świrusami. Takie polska była lokalizacja. Się. No nie, to ja, ja po polsku nie grałem, więc... Tak, to, i... Spirusy to brzmi mi dziwnie. Dziwnie troszeczkę, ale można było się po chwili przyzwyczaić. Ym, oczywiście były różne klasy. Łapserdaki. daki. Łapsy. Nie łapsy. bo Łapią. Bo, bo... No tak. No, no. Oczywiście różne klasy też zombiaków, bo to nie jest tylko tak, że jest jeden zombie i koniec kropka, ale tu o jak zombie sobie też porozmawiamy w jednej z y, przerw naszych z grami. Ryszardzie, kolejne twoje miejsce, słucham ci bardzo. Czyli u mnie miejsce ósme. Tak. Niesamowite. Idziemy do przodu bardzo bardzo sprawnie. A więc ja chciałbym teraz wymienić polską grę. A w zasadzie nawet może całe uniwersum może nie uniwersum, bo to nie jest uniwersum, ale zaczęło się od Dead Island, prawda? I od tego nieprawdopodobnego intra, które troszkę oszukało, jeśli chodzi o no to rozgrywkę. Doskonałe intro. Intro było, moim zdaniem, do tej pory jest to jedno z najlepszych int w historii gier. Dosyć fenomenalnie zrobione. Niestety troszkę oszukujące, jeśli chodzi o później prezentację rozgrywki, która nie była tak dołująca i nie była tak przejmująca, była bardziej, no... Chodzimy i walczymy z zombie bez większych tam przemyśleń, bo z tego Dead, Dead Islandu mnie nie ma na, na miejscu, natomiast jest Dying Light. Ale to pewnie inne no, niby tak, ale Dying Light jest lepsze każdym, pod każdym względem. Pod każdym. pod każdym względem jest lepsza. Mamy bardzo dobre... Zastanawiałem się, czy dać jedynkę, czy dwójkę. I więcej grałem w jedynkę, niż dwójkę, bo dwójki też nie skończyłem. I Dying Light, jak patrzę, cały czas żyje w ogóle na Steamie. Tam mnóstwo osób gra w Dying Light. Więc wydaje mi się, że to jest gra już takim, może nie, może nie kultym ale ma na pewno dużą rzeszę zwolenników i tam wydawałoby się nie, nie do końca pasujące elementy pięknie z sobą zagrały i to jest cały czas bardzo, bardzo braga powiedzmy, umieśćmy to jako, jako franczyzę, jako serię Dying Light. Warto, warto się z Dying Light zapoznać, warto Techland wesprzeć, jeśli jeszcze nie, nie graliście w Dying Light, możecie to zrobić bo to jest gra zdecydowanie warta zainteresowania. Może pod względem fabuły nie jest jakoś, mogłaby być lepsza pod względem fabuły, mogłyby być dialogi lepsze, ale sam parkour, bieganie, walka z zombiakami jest naprawdę satysfakcjonująca. Zaprawdę naprawdę satysfakcjonująca, daje dużo frajdy, więc dlatego ja daję u mnie serię Dying Light na miejscu ósmym, a pewnie Andrzej powie, no to u mnie Dying Light jest na miejscu siódmym. A nieprawda. No, <laughs> w 27 będzie, proszę pana, mm. i tak się zastanawiam, którą grę, Zombie Revenge. To nie znam. Zombie Revenge to jest gra z Dreamcasta. Jest to... W ogóle nie słyszałem. Pokazywałem ci. Kiedyś, na Dreamcastie kiedyś to wspominałem na no odcinku. Zombie Revenge jest do yy, beat'em up, w klimatach zombie, yy, gdzie mamy dużo broni i zarówno białej, jak i broni, i broni prochowej. Nowoczesna gra z zombiakami. Te zombie to nie są takie, ty są typowe zombi jak Resident Evil, ale również mamy zombie, które są trochę bardziej sprawne niż powinny być, trochę za szybkie, czasami za żwawe te zombiaki są. Gra troszkę mroczna, ja bym to porównał może troszkę do trzeciej części House of the Dead, tylko właśnie w wersji nie strzelanki na szynach, tylko właśnie w wersji bitem mapowej. Rzut lekko izometryczny, dzięki temu, że to jest Dreamcast, więc wiadomo. Kamera dosyć dynamiczna, system gry bardzo ar arcadeowy. No jest ta gra została przeniesiona z arcade'u, bo to jest jeden do jednego automat przeniesiony. Gierka na 40 minut godzinkę czasu, jak to tego typu gry. Ale z fajnym klimatem i poczuciem tego, że gramy właśnie na arcade'u z lat 90 Bardzo ładna grafika, elementy zombiacze, no, sama nazwa mówi, że to jest grać zombie. A druga sprawa jest taka, że bardzo sympatyczna gra. Ja polecam. Y, gra, która nie wyszła na nic więcej niż arcade i na Dreamcasta. W tej chwili raczej ciężko osiągalna, ale jak ktoś poszuka, to sobie poradzi z tym. Emulacja Dreamcasta nie jest w tej chwili żadnym problemem, nawet dla Raspberry Pi. Mhm. Ja polecam, zagrajcie, wytestujcie tę grę. Y, chyba używany nośnik oryginalny można by za 100 parę złotych kupić. A to jest arcade, więc tak naprawdę jak sobie ściągniesz nawet z Japonii grę, za jakieś tam mm, kwotę rzędu 50-100 zł, to dużo nie stracicie się, fałbow. <grych> to są zresztą zombiaki. To. Yy, inne gry. Ja, są, są gry z zombiakami to o bardzo głębokiej tak, ale Jeżeli mówimy o mapie, to nie, nie oczekujmy od tej gry jakiejś bardzo głębokiej historii, bo niej tam po prostu nie ma i nie musi być. No dobrze, proszę, proszę. U mnie miejsce siódme teraz. Już tak. miejsce siódme. Yy, I teraz chciałbym się że tak powiem, usprawiedliwić, bo nie pojawi się na liście sporo gier uznanych bardzo. Przynajmniej u mnie, nie jak u Andrzeja. Ale żelazem w... klasyków, takich jak Daisy chociażby. Z tego powodu, że ja nie, nigdy Daisy nie grałem. Dużo czytałem o tej grze. Oglądałem różne rzeczy, które się w tej grze dzieją, gdzie tak naprawdę zombiaki są jedynie tłem, a największym wrogiem jest inny gracz, inny człowiek. Daisy właśnie nigdy nie grałem, więc. Słyszałem mnóstwo dobrych rzeczy, czytałem mnóstwo interesujących rzeczy na ten temat. To jest taki wręcz eksperyment społeczny. Natomiast no, nie umieszcz na liście gry, w którą nie grałem. Tak samo mało grałem, y, chociaż powinienem to nadrobić, w State of Decay jedynkę i 1. Więc wspominam o tej grach, bo to są naprawdę dobre pozycje, szczególnie jeśli chcemy pograć w kooperacji State of Decay dwójka. Czekamy chyba na trójkę teraz. State of Decay, czyli stan rozkładu, co jej mamy w ogóle, lub państwo rozkładu. Mamy taką grę słów. Natomiast u mnie w miejsce siódme będzie odejście od poważnych tematów. Będę traktować zombie bardziej radośnie, śmiesznie oraz naukowo. Naukowo w sensie inaczej, nie naukowo, ćwiczeniowo, gdyż jest gra z zombiakami, na, na której możecie przećwiczyć pisanie. Typing of the dead. Czyli wariant wa gry House of the Dead. Ja bardzo House of the Dead lubię. Grałem w większość e, tych celowniczków e, i tak się stawiałem, czy umieścić. Czyli no i umieszczam jako Typing of the Dead, bo to jest świetnie zrealizowane. Jest na Steamie, możecie zagrać, możecie naprawdę poćwiczyć szybkie pisanie, jednocześnie walcząc z ząbiakami. E, I choć mówię tutaj o Typing of the Dead, e, to. Tak naprawdę myślę też o całej tej serii House of the Dead, o celowniczkach, które są kapitalne. Grałem w nie i na automatach, i na Dreamcastach, i na Dreamcastie. I w Japonii, kiedy byłem, 2019, 4 lata temu już, to grałem w chyba House of the Dead 5 w automacie takim z efektami hydraulicznymi, powiewami, chlapaniem wodą i w ogóle niesamowite to było wrażenie. Więc House of the Dead jak najbardziej polecam. Tutaj u mnie na, na liście jest jako typing of the day, ale możecie w zasadzie sięgnąć pod dowolną część tego cyklu, jeśli e, szukacie kampu takiego trochę, trochę mm, szukam odpowiednika słowa CAMP w języku polskim i trudno mi znaleźć takie, czyli groteska z odrobiną zażenowania, ale, ale, ale śmiechu też. To jest taka groteska ery VHS-u. Groteska ery u z takimi dialogami nagrywanymi chyba przez y, osoby, które nie mają pojęcia o nagrywaniu dialogów, ale, ale próbują udawać aktorów. No, no świetna gra, świetna. świetna, Traktując ją ironicznie. Oczywiście nie traktując ją jej poważnie, traktując ją jako czystą rozrywkę. To Typing of the Dead, gdzie możecie się naprawdę nauczyć szybko, pisać nawet że jaki House of the Dead, gdzie możecie naprawdę nauczyć się szybko wciskać spust waszego pistoletu. Polecam. No dobrze, reszta... A u Ciebie szóste teraz. Już szóste. No to dobrze. Szóste miejsce, Plants vs. Zombies. Słyszałem o tym, gra. Że... Tak jest. Ym... Po raz pierwszy Która już... część? Jak chyba całą serię. Choć głównie, bo też mamy dwie odnogi, które są nie do końca takimi grami, jak pierwotnie chyba miały powstać, bo to jest już, to są już bardziej FPS, ale oryginalna część na komóreczce, na iPhone'ie. Moja kocha miała iPhone'a 3G kiedyś, lata temu, kiedy to był teraz mam iPhone'a 15 już. Więc wyobraź sobie, ile lat temu to była era, kiedy mieliśmy Angry Birds i całą masę różnych tego typu gier. No i pojawiła się taka gra strategiczna, ale z komiksową, dosłownie bajkową yy, grafiką o obronie naszego biednego domosa przed plagą zombie. Ale gra jest bardzo sympatyczna, yy, fajna. Mm, mógłbym ją nawet polecić teraz, żeby mogły sobie zagrać dzieciaki w tę grę, ponieważ jest, te zombie są pokazane w bardzo komiksowy i bardzo przystępny sposób. Nie mamy tutaj żadnej makabry jakiejś większej. Mm, mamy sympatyczne roślinki, które muszą po prostu walczyć z plagą zombie. Mm, cała seria, nie wiem, czy się jeszcze w tej chwili rozwija, ale mm, oryginalny pomysł chyba przetrwał do dzisiaj. Plus mamy jeszcze wariacje Yy, czyli Garden Warfare, czyli, Warfare, czyli właśnie gry, yy, które nawiązują trochę do Call of Duty. Nie do Call of Duty, a bardziej do Battlefield, wiesz? Tak? Aha, do Battlefielda i zrozumiałe. ja akurat zrozumiałe mam... Więcej, właśnie... Ja akurat, to od razu pozwolę sobie wejść. U ciebie miejsce to było szóste, tak? Szóste, tak jest. Tak czyli to ja też umieszczę w takim razie. A, też proszę. dam plan z wyższym Chciałem czy wyżej, ale popatrzyłem na listę że tam są tytuły też bardzo ważne, ale grałem w Plants vs. Zombies, kiedy wyszło, jeszcze najpierw chyba na Maca wyszło. Grałem do, do upadłego, później wyszło na, na Live Arcade, grałem do upadłego. Skończyłem tę grę kilkukrotnie, e, bawiąc się wyśmienicie za każdym razem i czasami odpalałem sobie czy to dwójkę, czy jedynkę na telefonie jeszcze, czy też na iPadzie, ale u mnie w domu e, Plants vs. Zombies e, to jest gra m, bardzo ważna w tym względzie, że w wersję Garden Warfare 2 mój, mój młodszy syn y, Adam gra od momentu premiery w zasadzie, czyli od 2016 roku. No powiedzmy, że wtedy, wtedy jeszcze nie grał, od 2017, kiedy miał 9 lat, gra do tej pory. Y, zaraz miał 9 lat, tak. I, i, i teraz ma lat 15 i cały czas gra Plants vs Zombies Garden Warfare 2 i jest chyba jednym z najlepszych graczy w ogóle, w tej, najwyżej sklasyfikowanym graczy w Polsce, to niemal na pewno, sądzę, że w Europie także, potrafi z tą grą zrobić rzeczy niesamowite, pokazywał mi jak na przykład w wersji xboxowej jest w stanie połączyć dzięki korzystaniu z błędów z gry, roślinę z zombie, tworząc taką abominację chodzącą po bazach zarówno jednego, jak i drugiego stronnictwa i nie, nie będącą atakowany przez nikogo na przykład, więc Garden Warfare 2 to jest bardzo ważna, bardzo ważna gra dla niego, więc ogólnie też cały cykl bym tutaj umieścił. I polecam, polecam, to, to są gry, które się bardzo dobrze bronią, jeśli chcecie zagrać w właśnie takiego Battlefielda, to Garden Warfare dwójka chyba jest najlepsza. Trójka tak, tak dobra nie jest. Jedynka to był tylko multi, a dwójka i trójka to także jest single. Natomiast ta wersja podstawowa wydana przed, przez PopCap lata temu to jest klasyk. Absolutny klasyk. Polecam, świetna zabawa, mnóstwo humoru, kapitalne pomysły. Plan z wersji zombie, po prostu. Tak jest. Miejsce piąte? Dobrze mi się. Piąte, dająć, piąte. piąte tak, patrzę na listę, bo nie mam rozpisanej jej numerkami. I się zaraz, jak m, się rozpędzę, to się okaże, że nie, za, będzie jeszcze miejsce zerowe u mnie. Ale dobrze. Okej, okay. miejsce piąte. Wydaje mi się, że będzie to gra Medieval. Medieval, a tam były zombie? Ja Millieville w zasadzie nie grałem, więc... To jest groteska, to jest gra z ery pierwszego PlayStation, dwie części wyszły, później wyszła na PSP wersja, chyba to był remake jedynki. I był na PS4. PS4 był pełny remake zrobiony od zera, bardzo ładna gra. Sympatyczna, groteska, trochę w klimatach tak, Tima Bartona, może w tym mm -hmm. tak byśmy to na, połączyli to. I no co, sympatyczna gra, gdzie gramy panem, który został zbudzony z wiecznego snu, jest wkurzony, i musi walczyć. Mamy tam Ale on, on jest zombiakiem, tak? Właśnie. On jest takim bardziej kosie Ale zombiaków tam jest bardzo, bardzo dużo. One są generalnie mięsem armatnim, ale bywają też wymagający. Gra sympatyczna, z... dosyć trudna w pewnych momentach. Ja osobiście mogę walczyć i to jest gra, którą grałem właśnie za czasów pierwszego PlayStation i ta gra wyglądała naprawdę ładnie. Często gry na pierwsze PlayStation miały ten problem właśnie, że on był rozpixelizowane. I one wyglądały całkiem nieźle, ale niestety dużo traciły po bliższym yy, kontakcie. Tutaj po prostu czuć było tą troszkę wyższą rozdzielczość i jednak troszkę inne podanie yy, robiło robotę. Yy, no i plus do tego właśnie ta groteska rodem z kina właśnie yy, filmów Tima Bartona do mnie bardzo wtedy przemawiała. Yy, w remake grałem, nie grałem aż tak długo, jakbym chciał zagrać, ponieważ pojawiło się dużo innych gier, ale warto pograć i też to pokazuje to, że Sony ma siłę na to, żeby robić remake gier właśnie z pierwszego PlayStation, bo zarówno dostaćmy Spiro, jak i Crash, i fajne jest to, że te gry wracają i nie zostają nie zapomniane, jak na przykład takie gry, jak właśnie Roli popczeń są, które już niestety no, jest dostępne tylko na stare konsole, już na aktualne niestety nie. Więc e, Mediafil, bardzo fajna, przyjemna gra, ja osobiście... Niestety... później niestety bywa dosyć frustrujące jak to tego typu gry. No dobrze, Ryszardzie, oddaję głos. Y u mnie miejsce piąte teraz. To zanim przejdę do miejsca piątego, chciałbym wspomnieć kilka kolejnych tytułów, które się nie zmieściły, które wiem, że są ważne, ale które sam mało grałem. Wiem, wiem że to tytuły, które mają swoje rzesze zwolenników. Na przykład pro, projekt Zomboid, też taka symulacja świata opanowanego przez zombie w życiu izometrycznym, gdzie musimy no, starać się przetrwać w tym, w tym świecie. Gra, która cały czas otrzymuję wsparcia, mimo wydania kilka lat temu, to w zasadzie co tydzień, co dwa tygodnie dostaję nowe aktualizacje. Mam ją na Steamie, odpaliłem na chwilę, bardzo ciekawe. Wiem, że jest rzesza wyznawców, zaznaczam, że jest taka gra warta zainteresowania, inna taka gra warta zainteresowania, której też u mnie na liście nie ma, ale też jest klasykiem z Xboxa jeszcze. To jest Stubs the Zombie, którym kierujemy zombiakiem, infekującym ludzi, robieniem, opuszczaniem bąków między innymi. Więc tak specyficzna, tak właśnie troszkę, troszkę groteskowa gra, natomiast przejdę już do miejsca piątego i umieszczę na tym miejscu piątym tytuł, który już był wspomniany przez Andrzeja, na, u niego na miejscu dziesiątym, czyli Dead Space. Ogólnie to jest gra, którą w większości zestawień dałbym jeszcze wyżej, natomiast są gry klasycznie zombiakowe, które będą u mnie wyżej, a Dead Space to jest tytuł, o którym Andrzej już powiedział i nie ma sensu, żebym za wiele dodawał oprócz tego, że zagrajcie, koniecznie, zwłaszcza jeśli teraz macie PC-ta czy Xboxa z Game Passem, możecie sprawdzić, jak ta gra fenomenalnie się prezentuje. Fenomenalnie się gra. Jest doskonała polska wersja, z Filipem Kosiorem w roli głównej, więc no, koniecznie sprawdźcie, jest to tytuł ze wszech miar godzien waszego zainteresowania. Jedna z najlepszych gier Horrorowych historii, moim zdaniem. Andrzej, miejsce czwarte. Miejsce czwarte. No właśnie, ja tu mam już mam pięć gier, ale dobra, okej. Okay. Miejsce czwarte będzie to Dead Island yy, jako seria, czyli jedynka i dwójka. Ja dwójkę nie grałem, ale widziałem bardzo pozytywne opinie. Tak, grałem, wspominałem już. Tak, agresywny wstecz. No właśnie, jedynka. Jedynka to był taki naprawdę duży hitior od Techlandu. Naprawdę duży ta, Ten słynny filmik zapowiedzi tej gry, no coś, co po prostu gniotło, i do dzisiaj się czuć, że tam było, czuć tam porządną inwestycję i ktoś to mocno się nabówkał, żeby taki, taką zapowiedź zrobić. Dodam tylko tyle. Pierwsze The Island to był takie Diablo, tylko pierwszoosobowy z zombiekami. Dużo craftingu, dużo było tutaj y, zasobów. W pewnym momencie gra by, była tak mniej więcej po połowie, była już powtarzalna i męcząca, ale udało mi się ją przejść i całkiem dobrze ją wspominam, tym bardziej, że grałem na oryginalnym PlayStation 3, więc ym, no, blisko, blisko, blisko premiery. A w Riptide też grałeś, czy nie? Ale chwilkę, ale to jest dosłownie to samo, tylko więcej, więc tam y, nie mogę powiedzieć, żeby to było super coś przełomowego. Dwójkę gram aktualnie, znaczy aktualnie, czyli mniej więcej dwa tygodnie temu grałem. I to jest to samo, tylko lepiej zrobione, już nie mamy typowego otwartego świata. Mamy tutaj bardziej to wszystko zamknięte, bardziej skondensowane, plus oczywiście ten komentarz społeczny. Często w zombiakach właśnie są jakieś komentarze społeczne, albo to zombie jest pewnym tłem, a ludzkie dramaty są ważniejsze w tym wszystkim. I tutaj właśnie też to jest całkiem fajnie pokazane, plus właśnie takie aktualność związane, właśnie na przykład z jakimś domem TikTokerów, czy tego typu tematami, jest to spoko pokazane. Gra mi się fajnie, dwójka ma rewelacyjny model zniszczeń zombiaków. Naprawdę jest to zrobione świetnie, mm. jak trochę, trochę powalczyłem sobie z zombiakiem, to mu zaraz tutaj odpada mu szczęka, tutaj gdzieś coś innego odpada, no jest to bardzo, bardzo sympatycznie zrobione. Ryszard. U mnie miejsce już... Które, czwarte już? <taka> czwarte miejsce, no Na, dali Bóg. Na miejscu czwartym u mnie jest Dead Rising. Dead Rising. Pierwsze szczególnie Dead Rising, na którym spędziłem dziesiątki godzin na Xboxie 360, próbując wydostać się z supermarketu i okolic opanowanych przez zombie, grając z Frankiem Westem, szalonym reporterem. Bardzo tę grę lubiłem. Dwójka już mniej, trójka jeszcze mniej, natomiast Dead Rising pierwsze to dla mnie był... Było coś zupełnie też nowego w związku z tym, że podczas gry mogliśmy wziąć udział w różnych sytuacjach, wydarzeniach związanych z tym, czy byliśmy w określonym miejscu, w określonym czasie. Tam cały czas tykał zegar i jeśli pojawiliśmy gdzieś w pewnym momencie, to mogliśmy wyzwolić jakąś sekwencję wydarzeń, która w innym miejscu, znaczy o innym czasie by nie nastąpiła. Ciekawa koncepcja, też pewnie nie, nie jakaś super. Jakby to powiedzieć, nie wyjątkowa dla tego tytułu, natomiast została bardzo dobrze zrealizowana w przypadku Dead Rising. Tam było też sporo błędów w tej grze. I było, były też wyzwania takie dość trudne, jak na przykład przetrwanie chyba tydzień w tym, w tym supermarkecie, nie dając się. Złapać i, i bez zapisywania stanu. Natomiast bawiłem się fantastycznie. Skończyłem ten grę chyba trzy razy i, i do Dead Rising chyba sobie wrócę. Może w końcu odpalę część trzecią, która była na premierę Xbox One. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Xbox One się pojawiał, to były chyba trzy gry. Ja kupiłem trzy gry na premierę, czyli FIFA 14, Dead Rising 3. Oraz, co tam było jeszcze? Oraz Assassin's Creed 4 Black Flag. I to były trzy gry, które miałem na premierę Xboxa One. I do Dead, Dead, Dead Rising 3 zacząłem grać i przestałem, więc muszę wrócić do trójki. Natomiast jedynka jest u mnie na czwartym miejscu. O. Teraz chyba moje czwarte miejsce. Te, teraz twoje trzecie, chłopie. Trzecie? trzecie? Nie wiem, czy w... Tak, trzecie, Trze. trzecie. mi jedna gra umknęła, już mam tutaj, dobra. Okej. Okay. Ha... Pozwala, czyli dodać miejsce zerowe dla najlepszej gry zombie. Dla ciebie. No dobrze, no to, no to ja tak na szybko. <grym> Dalej, chyba więc bo że jeszcze 4 gry czy 5. No dobra, e, Dying Light jako seria też. No to widzę, że Techland górą. górą. Techland, tak, bardzo wysoko. Po prostu do powodu. E, Dying Light 1 wzięło całą mechanikę Dead Island i to dużo lepiej, dużo, dużo lepiej. Każdy aspekt poprzedniej gry był poprawiony. Każdy. dlatego u mnie Dying Light jest, a Dead Island nie ma. Ale mi się Dead Island bardzo dobrze grało, też w sieci. No oczywiście, oczywiście. Wracając do Dying Light. Mechanika parkouru super. Historyjka, no, Ok. okej. Jak na zombiaki nie najgorsza, trochę pretekstowa. Często w grach tego typu zombie są tylko pewną formą pretekstu, ale jest okej. Okay. Ja się w tych grach odnalazłem naprawdę dobrze. Dwójkę gram. W zeszłym roku była w mojej topce była trochę bardziej smutna pod kątem klimatu, czyli, było no, jednak, y, mieliśmy Europę troszkę więcej szarzyzn, ale też dawała radę, plus te klimaty związane trochę z naszym rodzimym Wrocławiem, ponieważ y, to te miasto, czyli Wiledor było troszkę tak mi pachniało miejscami, starówką i niepełnymi elementami ostrowa No nawiązania były. Były nawiązania, a to Wrocław bardzo mocno w moim serduszku. Jest, hmm. Więc ym, to też mnie przy okazji kupiło. Pewne rzeczy też nie do końca zagrały, jak na przykład ta słynna 400 godzin w grze. Mi zajęła ta gra 40 parę godzin i nie wiem, czy chcę do niej wracać jeszcze. Choć dodatki cały czas jakieś powstają, jakieś tam dodatkowe mm, rzeczy w grze, więc zobaczymy. Zobaczymy. No i mogę tylko tyle powiedzieć, że gra jest naprawdę w porządku. When, no dobrze, to Ja też coś, coś, coś jakiś, jakiś sygnał. Na pewno to ktoś tam sobie wciska przycisk. To myślałem. Że to, coś, że to coś ważnego. Dobrze, u, u mnie miejsce trzecie, patrzę na moją listę, no i no nie mam wyjścia, muszę tę grę umieścić tutaj. Jest to Walking Dead, ale nie to od Telltale. Nie to od Telltale, które jest grą y, przygnębiająco dołującą. Ja, ja przeszedłem trzy epizody z Walking Dead y, pierwszego sezonu. Y, i to jest, to, są dobre, to jest dobra opowieść. Niekoniecznie dobra gra, ale opowieść jest dobra, ale jest strasznie dołująca. I ja nie byłem w stanie grać dalej, zwłaszcza jak tam się rzeczy działy, no takie bardzo nieprzyjemne też z dziećmi. I, i no, stwierdziłem, że, że to jest, że, że jak gry mogą wywoływać u mnie czasami jakieś poczucie smutku, na przykład, że gra się skończyła dobra, ale. Ale wolę poczucie zachwytu. Jak Ostatnio miałem w Alanie Wake'u drugim Polecam. To, co się tam dzieje, to jest tak... Mózg otrzep. Ale wróćmy do Walking Dead. Skoro nie Walking Dead, ten od Telltale, no to jest jeszcze jeden Walking Dead. Pewnie jest jeszcze... Nie więcej jest nawet, ale chodzi mi o, chodzi mi o tego, który jest na wiarze. Walking Dead Saints and Sinners. I powiem wam, no nie grałeś. Właśnie to jest ta gra, którą na pewno nie grałeś. To jest... Y bardzo ciekawe doznanie, bo znaleźć się w oko w oko z takim zombie i chwycić go jedną ręką za głowę, przytrzymać mu tą głowę, on tam próbuje rękoma się do nas dostać, próbuje nas do siebie przyciągnąć, ale póki jest jeden, to możemy go trzymać na dystans, wyciągamy z zapazuchy nóż albo jakiś młot i walimy go najpierw w bok, później w głowę, przetrącając mu ją trochę. On jeszcze nam drga, jeszcze się giba, ale wiemy, że już mamy go w garści. Dobijamy, a później w tym dodatku w Biuszek chwytamy za piłę mechaniczną i możemy go przeciąć, ziom na pół. Ale widzimy, że z... słyszymy w zasadzie za naszymi plecami jakieś głosy. Gwałtownie się odwracam. W rzeczywistości patrzę, tam już kilka innych człapiących zombie do mnie idzie. Zrywam się do biegu. Wybiegam, rzucam na ulicę, a tam cała ulica pełna zombie, lawiruję między nimi, odtrącając, sam jestem, czuję te zombiaki koło siebie. To jest przeżycie, którego nie zapewni wam żadna gra płaska, naleśnikowa. Trzeba zagrać w wieże i w Walking Dead jest to naprawdę bardzo dobrze zrealizowane, plus macie niezłą opowieść, Macie sporo rzemiosła, wytwarzania przedmiotów. No i ta walka z zębiekami, przepychanie się między nimi, fizyczność tych starć to wszystko robi bardzo duże wrażenie. Gdybym miał Wam polecać, to moim zdaniem, w tej chwili najlepsza wersja tej gier, bo one są i na PC, i na Questie, i na PlayStation VR 2, to najlepsza są na PlayStation VR 2. Zdecydowanie. Chociaż ma się pojawiać aktualizacja do wersji na trzeciego, która ma znacznie poprawić też wrażenia graficzne. Natomiast jeśli chodzi o właśnie te czernie i haptykę, czernie w sensie także poczucie też takiej ciemności i obezwładnienia przez tę ciemność. A haptyka dotykowe no, wrażenia z obecności zębiaków, to ta wersja na PlayStation VR 2 jest najlepsza. Bardzo, bardzo Wam tę grę polecam fantastyczna zabawa, acz w, raczej w krótkich dawkach, bo można się poczuć dość nieswojo, jeśli gracie dłużej, naprawdę, ale super gra, super gra. Są dwie części, Saints and Sinners oraz Retribution, obie serdecznie polecam, doskonała rzecz. Moje miejsce trzecie. Trzecie? Trzecie. trzecie. Nie, twoje miejsce drugie. Już drugie, no dobrze, okej, okay. no to muszę powiedzieć szczerze, że to będzie teraz, to fast. O, to ja od, 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 dobrze, ja powiem, że, że nie ma tej gry u mnie na liście w ogóle. Mało grałeś, albo nie grałeś? Mało grałem, mało grałem, plus to nie są zombie, no co to, to już, to, to już nekromorfy są bardziej zombiakami niż te stwory. Kacze również są zombiakami i według mnie, tylko inna jest, jest rodzaj jego, ich zarażeń, to jest bardziej... Są grzyboludki, to jest żywirek i muchołorek. I zepsułem. Zepsułeś, zepsułeś. To. Zugrzeczniły się, to bardziej pasuje. Dobra, okej, okay. wróćmy do poważnych. To są gry, które są poważne. Jednak z jednej trzeba powiedzieć o tym, że to są gry troszkę w stylu Sony, czyli jednoosobowa gra akcji. Z... No bo to jest gra wydana przez tak. Sony. Tylko na Sony i Peceta. Tak, no. Naughty Dog zresztą mnie utworzyło, więc to są gry, które są tech, też technicznie bardzo, bardzo w e, dobrej jakości zarówno jedynka na oryginalne PlayStation 3, jak i remake i oczywiście dwójka, która jest po prostu grą kompletną i grą, po której ja osobiście miałem... Jak się skończyła, obejrzałem zakończenie i już odłożyłem padan, wszystkie epilogi i już koniec, napisy końcowe były, to ja poczułem mm, się tak... taki zdołowany. Ładunek emocjonalny, która, który... Yy, Przynosiło zarówno jedynka, jak i dwójka, która jeszcze to mocniej podkreślała, był niesamowity. Do tego oczywiście, mechanicznie te gry pierwsza klasa. Yy, zombie oczywiście, czy tam, yy, powiedzmy, że niech to będą yy, te klikacze to jest pewien pretekst, ta apokalipsa. Ale pokazuje, jak to może dosyć realnie wyglądać, bo na przykład w yy, serii yy, Walking Dead to tam no, nie do końca to wygląda tak, jakbyśmy sobie to, przynajmniej tak yy, według mnie, jakby to mogło wyglądać. Tutaj wygląda to bardziej realnie. A do tego no, te emocje, które miałem, jak przychodząc, właśnie chociażby dwójkę, to, to było coś niesamowitego. Więc ja szczerze polecam, bo to są naprawdę gry, które są dziełami sztuki i warto w nie zagrać. Warto również serial obejrzeć, który wyszedł naprawdę rewelacyjnie. I mm, ten serial pokazuje, że można zrobić bardzo dobrą ekranizację gry, nawet dla osób, które w grę nie grały. I, mhm. i w dalszym ciągu jest to coś po prostu dobrego. Dobrego. Choć pewne wady też są. To nie można powiedzieć, że te gry wad nie mają, yy, ale czekam na część trzecią, zobaczymy jak to wyjdzie. Jest... Myślę, że będzie część trzecia nie, mógł? Jedziemy, to jest wielka franczyza w tej chwili, więc dlaczego nie? To, to jest maszynka jednak do zarabiania pieniędzy i prędzej czy później powstanie. Zobaczymy jak to będzie. Ja mogę polecić yy, bardzo serdecznie. To pamiętajcie, dwójka jest bardzo srogą grą. Pod względem mechanicznym, jak i właśnie fabularnym. I ta fabuła naprawdę ciągnie tą bardzo mocno do przodu. Ryszard. Ja, już myślałem, co? że powie, że ciągnie bardzo mocno w dół. Nie, 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 w żadnym padku, w żadnym wypadku. W żadnym wypadku. Oj, fabuła powiem ci była naprawdę koznać. U mnie miejsce drugie y, to jest tytuł. No cóż. Y... Znany, bardzo znany. Zastanawiam się, Andrzeju, czemu go jeszcze nie masz? Przecież grałeś w to. A może jest u ciebie na miejscu pierwszym, a może na zerowym. No Chod chodzi o Left for Dead. Left for Dead jako cała seria. Znaczy cała seria, dwie gry. Mało grałem. Ja w Left for Dead grałem bardzo dużo, szczególnie no, i w jedynkę i tak ale w jedynkę najbardziej. I to jest doskonała gra. Niestety powrót do, tego, do tej koncepcji, czyli Back for Blood, nie wypalił. Na, zaś samo Left 4 Dead nadal prezentuje się bardzo dobrze i zabawa jest wyśmienita. Wyśmienita to jest jedna z najlepszych gier kooperacyjnych w historii. Ja bym tam jeszcze sporo rzeczy pododawał, kiedyś nawet pamiętam, że to był, kiedy zacząłem grać w Left 4 Dead, to był taki mój zarzut, że tam w zasadzie oprócz się niewiele robi i za mało jest takiej kooperacji polegającej, nie wiem, na, no nie, na tworzeniu czegoś wspólnie nie wiem, przy, albo przenoszeniu przy, jakichś elementów. I jedna osoba osłania, inne coś tam robią, ale tak czy inaczej zabawa jest wyśmienita. Bawiłem się, kiedy grałem, doskonale i czekam na Left Footed 3 od Valve, bo to może być tytuł. No, gdyby wyszło, gdyby kiedyś wyszło, tak jak Half-Life 3, mam wrażenie, że Valve nie lubi liczby 3 po prostu, bo ani Left Footed, ani Half-Life. Ale zagrajcie. Tylko zanim jeszcze ci oddam głos na miejsce pierwszego twojego i później mojego, jeszcze kilka wspomnień o tytułach, które pewnie u ciebie nie ma, czyli na przykład Zombie Army. E, A ja e, bar bardzo, bardzo fajne gry, które też za mało grałem, żeby się móc wypowiadać. Ale wiem, że ma swoich e, sz szereg odbiorców, którzy mogą być zasmuceni, na przykład jeśli są fanami, że u nas nie ma. E, doceniam istnienie, natomiast za mało grałem. E, Kiedyś może zagram i okaże, okaże się, że to była najlepsza gra o zombiakach w historii. Dobrze, Andrzeju, twoje miejsce pierwsze. Pierwsze. No to będzie to Feria Resident Nawet nie ma co o... o tym mówić. Bardzo zachowawczo, ale. No to są a gdybyś dyskusji. miał wybrać jedną część. Jedną i drugą. Tak, tak. Bije się między pierwszą, pierwszą częścią a częścią drugą. Bo okay. w, 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 zarówno jedynkę grałem bardzo dużo, kilku, kilka razy skończyłem, dwójkę również. Obie gry są na swój sposób bardzo się podobne, ale też niestety odmienne. I muszę przyznać, że... Oj, znowu mucha. Oj, Ryszard, Ryszard. Atakuj. Felek, mucha Felek. Tak. Ym, ale wracajmy do klimatu zombie. To właśnie był klimat zombie. Czuję się spoczyfikowany przez muchę zombie. Tak. Ym, wydaje mi się, że część druga bo dostajemy dwa razy, dwa razy więcej tego samego, dwa razy więcej, w porównaniu do jedynki. Klimat beznadziei, klimat właśnie tego opuszcza, opuszczonego komisariatu, dwie dosyć wyraziste postacie, tajemniczy Mr. X, który nas przysał Gregoni no to jest spoko, wielki, y, ogromny boss, czyli chociażby y, krokodyl, czy tam aligator, z który którym musimy walczyć. Świetny, główny przeciwnik, yy, czyli Brickin, yy, Brickin, Brickin Burkin, ta, tak Brickin? No. tak. No, yy, no, rewelacja. Oczywiście, i wracając do całej serii, no to yy, to jest tak bogata franczyza, która miała już tyle różnych odnóg, tyle remakeów, odmian gier, zmian mechanik, zmian, yy, zmian fundamentalnych, czyli yy, przejście z zombiaków na troszkę inny rodzaj przeciwników, choć. Trochę bardziej inteligentnych, ale dalej nawiązujących swoim zachowaniem do zombie. No, tu się dużo działo. Zmiana perspektywy, przecież mieliśmy tak, yy, widok izometryczny, tank control. Yy, czwórka, piątka, szóstka, czyli widok taki nowocześniejszy, z zabarku bohatera. Yy, widok pierwszoosobowy, przecież w siódemce, ósemce. No. No spoko. Masę odnóg związanych, chociażby seria Pistolecików, Darkside Chronicles i Umbrella Chronicles. No, no niesamowite to jest. Dlatego... Jeszcze za seria Outbreak chociażby. Oczywiście, Outbreak i wersje typowo przeznaczone na y, granie online, czyli Umbrella Chronicles, nie, nie Umbrella... Y... To Outbreak właśnie był chyba. Też, ale to był na PlayStation 2, tak. PlayStation, tak. I jeszcze były... Ja nie pamiętam teraz Mam Corps, jakoś tak się nazywało. Mniejsza o to, ale wi wiadomo o co chodzi. Yy, seria Revelation, czyli takie odnogi, które yy, po zmęczeniu szóstką, która już była naprawdę męcząca, yy, pierwsza, pierwsza część Revelation była takim. rewelacyjna. Tak jest, oczywiście, więc bardzo bogata. Gra Resident Evil Gaiden, czyli wersja Game Boy Color, która była też ciekawa yy, i miała wielki błąd w samym końcu przy ostatnim bossie. No trudno, bo grałem na Romie, więc przyznaję się. Ale podobno generalnie, gra jest zepsuta na końcu, więc zobaczymy. I bogata, bogata franczyza, która nawiązuje do filmów klasycznych, horrorów klasy B, właśnie George'a Romero, będąc później wzorem do stworzenia kolejnej franczyzy filmów, czyli właśnie filmów pana Andersona z Mioł tak. Mnie. Powstał też. Seria Resident Evil. Na nie, 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 nie. O tym y nie mówimy. Powstał y kolejna, kolejny film. Dwulce y temu miał premierę, który nawiązuje do pierwszej i drugiej części. Jest bardzo y bardzo, mocno bardzo mocnym fanserwisem. Y Kurczę, blada. Ja bym mógł o Resident Evil mówić, mówić i mówić, ale mogę tylko tyle powiedzieć na zakończenie, że to jest y naprawdę. Jak y ktoś chce zacząć gry z zombiekami, seria Resident Evil jest podstawą. Którą grę nie wybierzecie z serii, ona po będzie dobrą grę. To są gry, które minimum były bardzo dobre, niektóre były wprost wybitne, jak na przykład część czwarta, czy oryginalna jedynka i dwójka. Ja się bawię przy tej serii za każdym razem. Teraz w tym roku skończyłem czwórkę, czyli wersję remake. Jeszcze jest ja na... czekam na Wiera. Cały czas na tapet jest położony jeszcze dodatek. Który porzuciłem, bo jeszcze do, do nie to wyszło w międzyczasie. Więc ja mogę tylko polecić. Ryszardzie, twoje miejsce pierwsze. U mnie na miejscu pierwszym, będziesz zaskoczony. Jest zdanie zaskoczony, bo tytuł, który w ogóle pe pewnie ci przez głowę nie przemknął. Proszę. Na miejscu pierwszym, to jest tytuł trochę niszowy, mało osób o nim wie. I to jest gra pod tym Resident Evil 2. A nie znam dwójki, grałem... Mi... No ja. Nie, tak zastanawiałem się czy czy umieścić całą dosadit całą serię, tak jak ty powinienem, ale, ale dwójkę, dwójkę zdecydowanie najbardziej, bo jest najbardziej zombiakowa. Czwórka już nie jest zombiakowa, bardzo czwórkę lubię. Bo ósemka w ogóle nie jest zombiakowa, tam nie masz, tam, tam nie masz zombiaków, nic. Yy, więc postawiłem dwójkę, która jest. No, przeniesieniem też na ekran konsoli i komputerów takich. Tych włoskich horrorów ząbiakowych z lat 70. bo ja trochę jest i, i trochę takich rzezi, trochę ohydy, trochę, trochę komedii. Świetne, świetna rozgrywka, oczywiście abstrakcyjne zupełnie zagadki, niemożliwe jest, żeby taki komisariat czy takie laboratorium istniało w rzeczywistości, co nie zmienia faktu, że zabawa jest przednia i bawiłem się doskonale. Teraz skończyłem jakiś czas temu Resident Evil 2 to odnowione. Chyba niedługo odpalę też wersję VR-ową, bo pojawiły się wersje, wersje takie społecznościowe, modyfikacje, które pozwalają na grę z, no, z pełną kontrolą naszych ruchów. Więc tym bardziej chętnie je sprawdzę. I cóż, polecam. Polecam. I, I w ten sposób dobiliśmy do dziesiątki. Ja dołożę dwie gry, tak poza listą. Okay. Jedna gra, która mi naprawdę umknęła, ale umkła mi, i to jest najgorsze, bo House of the Dead. Ty wspominałeś, a ja nie tak. nic. Fantas fantastyczna franczyza, troszkę inna od serii Resident Evil, ale na przykład. Bardzo inna. Część Overkill to jest taki. Ukłon dla... Och, Overkill jest doskonały. PHS-ów tak, lat 80. -tych. O, oj, Overkill jest fenomenalny. Tak, więc ja mogę w ciemno polecić um, Wii i PlayStation 3 i chyba PC, tak mi się wydaje. Um, Evil Within, czyli jedynka i dwójka gry... No wspominałeś przed nagraniem właśnie. Tak, o, oczywiście, a nie znalazło się gdzieś na tej liście. Gry, które... Shinji też, tak? Tak, tak. Twórca właśnie... Serii Resident Evil. Gry, które... Czerpią mechani z mechanik Resident Evil 4 głównie w tym mm -hmm. filmacie. Ze swoim sznytem trochę chorym, ale naprawdę jedynka jest. Oj, oj, co tam się dzieje. Tam jest gorusz podkręcony na maksa, plus całkowita. Mm -hmm, nie wiem, jak to powiedzieć. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć się do samego zakończenia o co w tej grze chodzi. Luikaz ma troszkę bardziej Psychodelia. Też, oj, psychodeli jest dużo. Do tego jeszcze cudowny przeciwnik, taki. Taka postać Keeper, bo to, że tak się on nazywa, gdzie yy, na głowie, to jest taki troszkę Nemesis tylko zamiast yy, takiej jakiejś muta mutanciej postaci, ma na głowie safe z yy, drutem kolczastym zawiązanym. Cudowna postać, bardzo brutalna i bardzo taka, o, negatywnie się kojarząca, ale chyba o to też w tej grze chodziło. Ryszardzie, jeszcze nie powiedzieliśmy o grze, gdzie występują zombiaki i gra, która jest fenomenalna, patrzę na zegary, widzę... Widzę, jak to wszystko wygląda. Gra, która jest fenomenem na skalę światową i bije sprzedażą każdą grę, o której powiedzieliśmy. Jakbyśmy wszystkie te gry, o których mówimy tutaj, podsumowali, to ta gra nie ma takiej sprzedaży. Są Jestem. Jaki? Minecraft. A, to, to, to. Tam są zombiaki, te creepers, więc sobie nie mówić, no to jest coś ogromnego. Warto o tym wspomnieć. Gier zombiaczek, jak Ryszard powiedział, ponad 2000 na samym, 700, na samym Steamie, ale to wiec, wtedy nie, nie bierzemy pod uwagę konsol, no, starych to, gier, nowych gier, gier na platformy. Które nie są Steamem, więc e, możemy spokojnie policzyć że tych gier. Pewnie będzie grubo ponad 3000 zombie Jak nie więcej nawet. Jak tak? nie więcej. Więc wybranie dziesiątki, my wiemy, że one są. Nasze dziesiątki są w pewnym względem upośledzone. Tak jak zombie są upośledzone, tak. gdyż czy, tak, <laughs> idą jedynie naprzód, szukając mózgów. Myśmy szukali naj, najbardziej soczystych gier zombie spośród tych, które graliśmy. Wymieniliśmy także w te, które nie graliśmy, ale o których wiemy, że cieszą się uznaniem i jest Tymu. I cóż, dziękuję wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie i w tym tygodniu powinien być jeszcze jeden Grysław normalnie w piątek, niesamowite Powinien Ryszardzie... być. Tyle newsów jest, tyle newsów. Uh. Moi drodzy, po tym Grysławie zapraszam was na Alana Wake'a. A nawet jeśli oglądacie tego Grysława później, to cofnijcie się do nagrań z Alana Wake'a. Bo to jest gra... Dziękujemy. Tak jest. Trzymajcie się. No, Do usłyszenia. Się. Widzimy się już niedługo. Pa, pa. pa, pa.